I wracamy do Państwa z kolejnym gorącym pytaniem na naszej antenie. Wracamy razem z moimi Państwa gośćmi oczywiście, którymi cały czas są. Pan poseł Paweł Rychlik, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, witam ponownie. Dzień dobry Państwu. Pan poseł Paweł Szramka, Dobry Ruch. Panie pośle, również ponownie witam, kłaniam się. Dzień dobry jeszcze raz. Panowie, tak jak mówiłem wcześniej, przed przerwą, przed nami temat polityczny związany z Konwencją Prawa i Sprawiedliwości, weekendową, dwudniową konwencją, i tam pojawiło się dość sporo konkretów. Waloryzacja świadczenia 500+, darmowe leki dla osób powyżej 65 roku życia i dzieci do 18 roku życia, jak najszybsze zniesienie opłat za przejazd samochodów osobowych na autostradach państwowych, w przyszłości również na prywatnych. To są właśnie te nowe konkrety, te najważniejsze, płynące z tej Konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Posłuchajmy również słów prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Podjęliśmy taką specjalną drogę, specjalny zespół spotkań, które mają odnosić się do naszej przyszłości, do przyszłości na te najbliższe lata. Nazwaliśmy je ULEM. Ktoś może powiedzieć dlaczego. Otóż UL jest symbolem pracy, ciężkiej pracy. A my tej pracy właśnie bardzo, ale to bardzo potrzebujemy. To pytanie, jak te propozycje, które wyleciały z tego programowego ULA, panowie oceniają, jak na to patrzycie? Czy pan poseł Paweł Rychlik uważa, że to jest takie nadanie pewnego politycznego, wyborczego również tonu tej kampanii wyborczej, która się toczy? Czy to wskazanie kierunku zarówno dla działaczy Prawa i Sprawiedliwości, no jak i dla wyborców, pokazanie tego, czego mogą się spodziewać? Przede wszystkim jest to kontynuacja tej drogi, którą Prawo i Sprawiedliwość zaczęło w 2015 roku, i wywiązywanie się z obietnic wyborczych i realizowanie polityki prospołecznej, a teraz jej kontynuacja. Pan powiedział, że to jest waloryzacja. Myślę, że nie do końca, ponieważ to jest wzrost tego świadczenia o 60%, więc z pewnością inflacja takiej wysokości nie była ani nie jest. Jest to po prostu zwiększenie tego świadczenia, ponieważ państwo polskie w tym momencie na to stać. Startowaliśmy od 500+ na drugie dziecko i kolejne. Potem nastąpiła nowelizacja ustawy, zmiana tego programu na pierwsze również dziecko 500+. Dzisiaj oferujemy Polakom 800 zł na każde dziecko. Jest to naprawdę bardzo dobry ruch, ponieważ program 500+, tak zwyczajowo nazwany, czyli to świadczenie rodzinne, spowodowało, że ubóstwo w Polsce wśród rodzin zostało zlikwidowane. Dosłownie zlikwidowane. Zakupy na zeszyt, które szczególnie właśnie w Polsce powiatowej, w małych miejscowościach, na wioskach, było po prostu standardowe. Dzisiaj tej biedy nie ma. Oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia, natomiast ten program był bardzo dobrym posunięciem, a to jest teraz jego rozszerzenie. Natomiast bardzo cieszę się też jako z powodu wykonywanej wcześniej profesji, czyli pracy w aptece jako farmaceuta, że możemy również zaoferować Polakom, a przede wszystkim rodzinom, bezpłatne leki dla dzieci i dla młodzieży. Oczywiście to będzie określony asortyment leków, leki refundowane. To jest program jakby wzorujący się na programie Senior 75+, czyli bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 roku życia. Tutaj jest jakby obniżenie tego kryterium wiekowego do 65 roku życia. No i powtarzam, przede wszystkim te bezpłatne leki dla dzieci w okresie chorób sezonowych, czyli przede wszystkim zimy, ale też i wiosnę, kiedy niektóre dzieci są alergikami, to bardzo duże wsparcie dla polskich rodzin. Duże wsparcie prorodzinne, tak można podsumować też wypowiedź pana posła. Jak pan poseł Paweł Szramka patrzy na te propozycje, które się pojawiły, jak pan patrzy na program 800+, jak pan patrzy na darmowe leki dla dzieci, dla młodzieży, dla seniorów powyżej 65 roku życia, na darmowe autostrady, panie pośle?
Nie ma większego zdziwienia. Domyśleć mogliśmy się tego, że świadczenie 500+ będzie podniesione, ponieważ nie oszukujmy się, głównie ten postulat był bardzo mocnym hasłem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach w 2015 roku i to on zapewnił zwycięstwo partii rządzącej. Przez 8 lat to hasło trochę jednak już spowszechniało i dodatkowo te 500+ nie jest już warte tyle, co wtedy. Więc naturalne było, że jeśli PiS chce podtrzymać wyborców, którzy, mówiąc kolokwialnie, dali się na to złapać, muszą teraz podnieść to świadczenie po to, żeby dalej tych wyborców utrzymać. Ja akurat jestem przeciwnikiem takiego sposobu zarządzania. Jestem bardziej zwolennikiem tego, żebyśmy obniżali podatki i pieniądze ludzi zostawiali w ich kieszeniach i to niech oni sami decydują, co z nimi zrobią, a nie mają później odbierać od rządu wcześniej zagarnięte pieniądze w postaci różnych dotacji, programów i tak dalej. Z tych propozycji, które pan redaktor wymienił, ciekawa, nawet z mojej perspektywy, wydaje się ta propozycja bezpłatnych autostrad, ponieważ za te autostrady tak i tak płacimy. To nie jest tak, że one powstały dzięki tym biletom, które teraz płacimy na bramkach, tylko one zafunkcjonowały, mogły być wybudowane przede wszystkim z podatków, które wcześniej były od Polaków ściągnięte, więc my już na te autostrady wszyscy się zrzuciliśmy. Te bileciki idą na naprawy i utrzymanie autostrad. Tak, natomiast też płacimy ogromne podatki w paliwie, które przecież kupujemy na stacjach paliw, z których to podatek idzie do budżetu państwa. Również płacimy podatki przy okazji kupna samochodów, przy okazji w jakikolwiek usług związanych z naprawami samochodów, czy też kupnem materiałów, części i tak dalej do tych samochodów. Więc my się na drogi w Polsce składamy i trochę jest niepoważne, że musimy faktycznie jeszcze dodatkowo płacić i to nie mało za przejazd autostradami, które zostały wybudowane za nasze pieniądze. Więc jeśli już ma być jakaś opłata, to niech to będzie jakaś, nie wiem, roczna, takie jak na przykład są winiety w innych państwach, że wykupujemy winiety po to, żeby korzystać z autostrad w innych państwach, natomiast i tak jest to o wiele tańsze niż przejazdy jednorazowe po Polsce autostradami, gdzie musimy te bileciki kupować. Czyli bo nie na wszystkich odcinkach oczywiście musimy. Z jednej strony nie jest pan poseł przekonany do podniesienia programu 500+ do 800+, natomiast już ta kwestia autostrad, darmowych autostrad jest ciekawa i tak myślę, że pozytywnie to wybrzmiało, ale przede wszystkim merytorycznie. Pytanie, czy merytoryczna jest również krytyka ze strony innych przedstawicieli opozycji, części ugrupowań opozycyjnych. Zacznijmy od lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, który zamieścił taki wpis na Twitterze. Dziś w ulu pan Błaszczak o bezpieczeństwie, w kolejce Pszczółka Mejza o zdrowiu dzieci i Bielan o zbieraniu miodu. To pisze lider Platformy Obywatelskiej, przewodniczący Platformy Obywatelskiej w kontekście właśnie odbywającej się konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości. Czy Donald Tusk tym tweetem uderza celnie, czy jednak przestrzelił? Czy nie jest trochę tak, że Donald Tusk jako lider tego największego konkurencyjnego na polskiej scenie politycznej ugrupowania po prostu może zazdrościć, przynajmniej z perspektywy politycznej, tej aktywności Prawa i Sprawiedliwości? Jak na to patrzy pan poseł Paweł Rychlik? Platforma Obywatelska, pan Donald Tusk ma do zaoferowania Polakom róg ośmiu gwiazd, czy ośmiu gwiazdek. Nie będę rozszerzał tego skrótu. Prawo i Sprawiedliwość ma z kolei do zaoferowania 8 banknotów 100 złotowych dla Polaków miesięcznie, na każde dziecko. I to jest ta różnica. To jest po prostu kompromitacja z Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej. Oczywiście, że poziom tej wypowiedzi może wydawać się jakiś ironiczny, co jest bardzo, bardzo złośliwy, co jest po prostu w charakterze Donalda Tuska, tylko że ani złośliwość, ani cynizm, ani ironia nie świadczy o inteligencji. To pan Donald Tusk pokazuje. Natomiast co ważne i istotne, drodzy państwo, te 800 zł, nawiązując do wypowiedzi tutaj kolegi posła wcześniej, mojego imiennika drogiego, jest to, że 800+ jest, to jest przede wszystkim wynik sprawczości i sprawności państwa, to znaczy te pieniądze, których nie było i które miały się nie znaleźć, okazało się, że te pieniądze są wskutek prawidłowego, skutecznego funkcjonowania
systemu właśnie podatkowego. I podatki, drogi panie pośle, drodzy państwo, płaciliśmy, płacimy i płacić będziemy. Natomiast ważne jest, ażeby te środki były sprawiedliwie i jak najszerzej dystrybuowane. I tak się właśnie dzieje. Za czasów Platformy podatek VAT również wynosił 23%, nomen omen, który sami podnieśli o 1%. Inne podatki również były, a my mimo tego ogromnego wysiłku finansowego, jaki są programy prospołeczne dla rodzin, ale również dla emerytów, którzy też jakoś za czasów Prawa i Sprawiedliwości bardziej odetchnęli, można powiedzieć, finansowo, to my przecież te podatki w dużej mierze obniżyliśmy. Dzisiaj, czy wczorajszy panel, wczorajsza konwencja zakończyła się ogłoszeniem takich konkretów, jak właśnie 800 plus te bezpłatne leki i ta bezpłatne autostrady, ale będą kolejne panele programowe. To prawda, rzeczywiście jest zapowiedź. Jest zapowiedź, że to jeszcze. Również zmian podatkowych również jest przewidziana, więc to jest bardzo ciekawe, drodzy państwo, że za czasów Platformy Obywatelskiej pieniędzy nie było na nic. Na inwestycje lokalne, na wsparcie rodzin, na służbę zdrowia, na podwyżki dla nauczycieli czy pielęgniarek. W tym momencie my z Prawo i Sprawiedliwość wygospodarowało ogromne pieniądze, natomiast na te właśnie inwestycje, na te podwyżki jeszcze do tego obniżyło podatki. Pytanie, jakie ogromne złodziejstwo miało miejsce za czasów. To wróćmy teraz już do pana posła Pawła Szramki. Chcę dopytać, panie pośle, o ten tweet z jednej strony Donalda Tuska, który się pojawił, który cytowałem. Z drugiej strony wrócić też do słów Donalda Tuska podczas spotkania z mieszkańcami Sulechowa. Stwierdził, że wszystko w Polsce od kilku lat jest postawione na głowie. Królami życia są ci, którzy chleją, biją swoje dzieci, biją kobiety i pracą się niezhańbili od wielu lat. Wymarzona polityczna klientela dla władzy, która sama ma pewien sposób myślenia bardzo podobny do tej klienteli. Czy Donald Tusk jako lider Platformy Obywatelskiej, jako pewna taka nadzieja opozycji na zwycięstwo nad Zjednoczoną Prawicą, traci po prostu te polityczne nerwy? Jak pan odbiera te wypowiedzi? Z jednej strony ironia, z drugiej strony dość poważne oskarżenia, uderzenie, słowa, które wydaje się paść nie powinny, nawet w kontekście kampanii wyborczej. Jak pan to ocenia? Dla mnie jest to trochę niezrozumiałe, bo po spotkaniach Donalda Tuska z wyborcami i po propozycjach jego wydaje się, że chce, liczy przynajmniej na głosy Prawa i Sprawiedliwości, że chce odebrać elektorat partii rządzącej. Natomiast obrażając osoby, które głosują na Prawo i Sprawiedliwość, raczej nie przybliża się do tego celu. Więc w tym kontekście na pewno będzie to nieskuteczne. Ponadto ten tweet, który przytaczaliśmy, no wielu argumentów nie ma, raczej uszczypliwości, chyba po to, żeby po prostu zgarnąć kilka tych polubień na Twitterze i tym samym, żeby ten tweet się niósł. Natomiast to nie do końca jest metoda. Ja mam wrażenie, że coraz większa część społeczeństwa jest zmęczona taką polityczną, brzydką grą, która raczej bazuje na wyśmiewaniu oponentów, a nie na walczeniu na argumenty. Ja chciałbym, proszę, ale też jest tak, że od 2015 roku w zasadzie ta gra ze strony części przynajmniej ugrupowań opozycyjnych się toczy. Ona nie przynosi rezultatów. Dlaczego opozycja dalej w to brnie? Dlaczego brnie w to Donald Tusk, który miał być pewnym takim powiewem świeżości na opozycji w kontekście jego powrotu, w kontekście szykowania się do wyboru? To jest raczej pytanie do pana Donalda Tuska. Nie jestem jego rzecznikiem i nie konsultuję politykę. Co on mówi. Natomiast obserwując, ja nie zgadzam się z tym, że pan Donald Tusk jest świeżością na naszej scenie politycznej, czy też na opozycji. Pewną świeżością. Wręcz uważam, że jest pomocny dla samej Platformy Obywatelskiej, natomiast dla całości opozycji nie jest to osoba, która będzie w stanie na przykład całą opozycję skonsolidować. Więc są plusy i minusy powrotu Donalda Tuska, natomiast w kontekście wygranej na przykład z PiS-em myślę, że jest więcej minusów. Tutaj stawiamy kropkę. Pięknie dziękuję panowie za naszą rozmowę, za nasze spotkanie. Dobrego, spokojnego dnia panom życzę. Pan poseł Paweł Szramka, pan poseł Paweł Rychlik byli moimi i państwa gośćmi. Do zobaczenia. Spokojnego, do zobaczenia.